Siemaneczko, siemaneczko. Słuchajcie, wiem, że nie można tego na YouTubie wymawiać za bardzo, ale chodzi o tych, co mieli piku i tych, co nie mają piku i nie chcą mieć piku. Wiecie, że może być tak, że ludzie będą podzieleni, w sumie już są podzieleni, i jak będzie ta czwarta fala, to może być tak, że nie każdy do sklepu wejdzie, tylko ci, co mieli piku. Wiesz o tym? Także major, jesteś na pozycji wygranej jak na razie. I wiecie o tym, że Francja i inne kraje powiedziały dość temu. Nie chcemy żadnych paszportów, nie chcemy, żeby dzieci były szczepione w wieku poniżej 12 lat nawet. Od 5 do 12, bo takie prawo sobie wymyślili, że dzieci mają być szczepione. Trochę nie w porządku to jest. Bo miało być na początku, zanim weszły te piku, że kto chce. Tutaj niby też kto chce, ale coś za coś już jest. Czyli nie masz piku, tracisz to. Nie masz tego. Nie pojedziesz tam. To jest sytuacja, się robi naprawdę chora i mi się wydaje, że to szybko tak nie minie, jak już robią takie paszporty. A druga sprawa to mówili, że w 2021 roku to minie do wakacji. Ja wiedziałem, że to nie minie i to potrwa dłuższy czas, a to dlatego, że ludzie, że państwa na świecie nauczyły się i przyzwyczaiły się mieć ludzi w garści. Bo tylko zrobią restrykcję, cyk, myk, i jesteśmy już w kieszeni. A jeżeli nie, to nam pomagają. Możesz udostępnić to nagranie, no, jak najbardziej. Bo YouTube oczywiście czasami zapomina, czy YouTube, algorytm YouTube zapomina udostępnić to dalej, żeby to poszło do największej grona osób. No, powiem wam, że w telewizji nie pokazują, że Francja się buntuje i inne kraje. Nie pokazują. Tylko było to, że Macron, ten prezydent Francji, powiedział, że ukróci im to i to. Podobnie, że dwie banki ludzi stało w kolejce, żeby się zaszczepić. A drugie dwie bańki chodzi policję, mamy dość. No powiem wam, że to nieciekawie wygląda i nie wiem, czy może się pożegnamy wcześniej. Nie, to śpiruje. Nie no, mam nadzieję, że ktoś mądry się trafi i powie dość temu. A jak na razie nikt się nie trafił, bo nie ma takiej władzy. Dobra, napisz w komentarzu, co o tym myślisz. Pozdrawiam. Major, na razie wygrałeś, bo dostałeś dwie piku i dychasz jeszcze.